Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będą tosty nadziewane wegetariańskim nadzieniem. Bardzo proste, niezbyt skomplikowane, no i dużo czasu też nie zajmie to przygotowanie. A więc zaczynamy. Pokroję paprykę, pokroję pomidora, niewielką cebulę lub połowę cebuli, trochę kapusty, taki wiecie, taki warzywny miszmasz. Dobra, najpierw pomidora. Pomidor będę kroił w kostkę, ale bez pestek. I wrzucam wszystko do miski. Pomidor pokrojony, teraz wkroję połowę cebuli. Cebuli nie musi być zbyt dużo. Będę kroił również w kostkę. Nie musi być to kostka drobna. Gotowe. Papryki, dwa takie płatki. Następnie skroję dwa ogórki konserwowe, również w kosteczkę. One nadadzą takiej, wiecie, kwaśności w naszej kanapce. Kroję dwa jajka ugotowane na twardo. Jajka tylko posiekam drobniutko i już. No jak by to wyglądało, kanapka bez jajka? Przecież my uwielbiamy kanapki z jajkiem, szczególnie w podróży. Posiekam kawałek kapusty. Myślę, że tyle wystarczy. Wetrę jedną marchewkę. Gotowe. Do tego wszystkiego wrzucam dwie duże łyżki kukurydzy gotowanej. Może być z puszki. A, tutaj mam jeszcze do pokrojenia jalapeno. Kilka plasterków. Dla ostrości. A, i garstkę natki pietruszki. Taką niewielką. No i zostało nam wszystko przyprawić. A będzie to tak. Oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz. Trochę ziół prowansalskich. Oczywiście sól. I kilka łyżek majonezu. Gdzie ma łyżkę tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery płaskie łyżki. I dokładnie musimy to wszystko wymieszać. I to będzie farsz czy nadzienie do naszych kanapek. Spójrzcie tylko, jak to wygląda. To można tak o sobie jeść, bez kanapek. Powiedzmy, zrobimy to w ten sposób. Tutaj z ciemnego pieczywa, a tutaj z jasnego.
Teraz smaruję masłem. Pamiętajmy, żeby te, które przykrywamy, były posmarowane na razie z jednej strony, bo tą stroną będziemy kładli na patelnię. Bierzemy ser. O, osa przyleciała. Ode mnie to z daleka. Idź. Jeżeli lubimy sera, możemy dołożyć troszeczkę więcej. Po jeszcze jednym plasterku. Specjalnie wybrałem taki ser, bo on szybko się będzie topił. Tak, zaraz mi powiecie, że to jest produkt seropodobny. Następnie ser smaruję ketchupem. I przykrywam w ten sposób masłem do góry. Rozgrzewam patelnię w ten sposób. Smażę na małym ogniu oczywiście, a górę kanapki smaruję teraz masłem, że jak odwrócę to, żeby mogło się dobrze wysmażyć. No i będę smażył po kilka minut z każdej strony. Chodzi o to, żeby ser się dobrze roztopił w środku, a reszta będzie gotowa. Po kilku chwilach możemy kanapkę odwrócić. Zobaczcie, jak się pięknie zrumieniła. No i ostatnia kanapka ląduje na talerzu. Są rumiane, pyszne i pożywne. A więc spróbujmy jedno. Wezmę tą pierwszą, która jest już letnia. I takie powinniśmy jeść, bo taką jeszcze można się poparzyć. Zobaczcie, jak sobie fajnie ser tutaj wycieka po bokach. Przekroję i zobaczymy, jak wygląda w środku. Chrupiąca z wierzchu i delikatna w środku. Zobaczcie. Tak wygląda moja kanapka. Jest po prostu idealna. A więc spróbujmy. Wow. To jest pyszne śniadanie. Delikatnie chrupie. I ten farsz taki fajnie, lekko kwaśny. Taki świeży. Wow. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Ja sobie jeszcze tutaj jedną zjem i uciekam do reszty domowników.